Mam nadzieję, że stęskniliście się za Amisią i Hugo. Prawdopodobnie nieco mniej stęskniliście się za tą całą górą szczurów, która towarzyszyła naszej dwójce bohaterów w ich przygodach, ale chcąc nie chcąc i one wróciły. Zatem przygotujcie swoje pochodnie, bo zaczynamy opowieść o pladze. Tym razem o podtytule Requiem. Innocence była jedną z moich ulubionych gier roku 2019. Dlatego też nie zwlekałam absolutnie z zakupem drugiej części, bo bardzo chciałam zobaczyć, jakie będą dalsze losy rodzeństwa The Rune i czy plaga szczurów rozleje się dalej na cały świat. Drugą część przygód Amishi i Hugo zaczynamy bardzo spokojnie od sielankowych chwil na południu Francji, gdzie rodzeństwo The Rune wraz z matką i chłopcem imieniem Lucas próbują wieść spokojne życie z dala od przeżyć związanych z plagą. Sielanka jednak nie trwa zbyt długo, bo szczury to wyjątkowo irytujące stworzenia i wcale nie chcą siedzieć cicho pod ziemią. Dodatkowo skaza w krwi Hugo zaczyna być coraz bardziej dokuczliwa, a Amisia chce zrobić absolutnie wszystko, aby pomóc swoim bliskim i nie dopuścić, aby przesiadująca ich plaga ostatecznie zwyciężyła. Fabularnie ponownie jest bardzo dobrze. Historia wciąga i ma znacznie więcej warstw niż poprzednia część. To, czego się obawiałam po poprzedniej grze, że twórcy nie będą w stanie dodać do tego tytułu więcej urozmaiceń i powtórzą nam fabułę poprzedniczki, ale nic z tych rzeczy. Akcja w najnowszej części gry prze do przodu niczym lawina szczurów, czasami na szczęście przystając i dając nam możliwość podziwiać świat bez grozy i plagi. Przyjemne są to momenty, choć krótkie, ale sporo jest w tej części do opowiedzenia, więc twórcy nie mogą nam dać zbyt wiele czasu na relaks. W przeciwieństwie do poprzedniczki można powiedzieć, że w tej części dzieje się wiele, bardzo wiele, a czasami nawet za wiele i za szybko. Poznajemy różne spojrzenia na plagę oraz więcej postaci, które nie tylko i wyłącznie kryją się za naszymi plecami podczas pochodów pośród szczurów. W trakcie fabuły bowiem dołączają do nas zupełnie nowi bohaterowie, z którymi łączą się także nowe mechaniki. Zarówno te bardzo dobre i ciekawe, jak i te, rzekłabym, trochę śmieszne i wręcz przesadzone. Aby zbyt wiele wam nie zdradzać, powiem tylko, że chodzi o postać, która potrafi odbijać światło za pomocą lusterka niczym rycerz Jedi, rozświetlając ciemność i pomaga naszym bohaterom przetrwać szczurze tsunami. Szczunami. Kiedy wiesz, że Anna czuje się lepiej, bo zaczyna rzucać paskudnymi sucharami. Nie jest to absolutnie zła mechanika, wręcz przeciwnie, bardzo dobra i niezwykle pomocna, ale jest po prostu zabawna, bo nie ma żadnego sensu z punktu widzenia logiki. Niektórzy bohaterowie także co jakiś czas znikają z horyzontu, ale to bardzo dobrze, bo dzięki temu zwiększa się różnorodność rozgrywki. A co za tym idzie, zniknęła też monotonia, którą, jak pamiętam, na pewnym etapie pierwszej części po prostu nie dało się uniknąć. Amisha od czasu poprzedniej gry nie tylko nieco dorosła, ale także zwiększyła znacznie zakres swoich możliwości. Poza wysłużoną procą, która z czasem zwiększa zakres swoich możliwości dzięki alchemicznym miksturom, otrzymała w najnowszej części także kuszę, która chociaż wolna i posiada mocno ograniczoną ilość bełtów, jest niezwykle potężna. Co jakiś czas napotkamy także na proste zagadki środowiskowe, do których będziemy mogli użyć nasze rozwijające się umiejętności. Same łamigłówki wcale nie są trudne i rozwiązuje się je bardzo szybko, ale zabawnym jest i czasem lekko wkurzającym też, że wielką różnicą dla gry jest, czy rzucisz proszek gaszący ogień w formie kuli z ręki, czy w formie kuli z procy. Ten głupiutki drobiazg spowodował, że w pewnym momencie gry nieco przystanęłam, bo po prostu zwyczajnie nie wiedziałam, jakiej mechaniki mam użyć. Byłam pewna, że używam właściwej i jakoś nie wpadłam na to, że po prostu powinnam rzucić ten proszek ręką, przez co zadziała on w przeciwieństwie do momentu, w którym rzucę go procą, chociaż efekt teoretycznie alchemiczny jest dokładnie taki sam. Ale z drugiej strony był to tylko i wyłącznie jeden moment i to mnie się zdarzyło, więc być może to ja po prostu byłam już na tyle niedomyślna albo późno w nocy było. Wraz z trwaniem gry Amisia może także rozwijać umiejętność skradania i cichego eliminowania przeciwników. I tutaj muszę przyznać, że mnie bardzo podobała się animacja, jak dziewczyna to robi. Uderzając we wroga widzimy, że Amisha to nie jest postać najsilniejsza ani też największa, bo cała jej postura nieco się waha w trakcie bicia od siły uderzenia i chwieje dzieje podczas powalania, co nie zmienia faktu, że siostra Derun stała się istną maszyną do zabijania. I wcale nie zdziwię się, jak kiedyś nawiąże ona bezpośrednią kolaborację z serią Assassin's Creed, bo jakieś 80% umiejętności dziewczyna już ma. Nie jest to przesada bardzo widoczna, ale jest jeden, jedyny moment w grze, zwłaszcza pod koniec, kiedy wydaje mi się, że twórcy dość zdecydowanie przesadzili z odpornością panny Derun. Ale z drugiej strony dzieci w XV wieku dorastały szybciej, więc co ja tam wiem. Wracając jeszcze na chwilę do warstwy fabularnej, bardzo mnie cieszyło, że twórcy dali nam opowieść, która poruszyła tak wiele stron. Hugo i Amisia w trakcie napotykają zupełnie nowe postacie i trudności, a także pojawiają się konflikty między nimi samymi. Skaza nieustannie obecna w krwi Huga coraz mocniej daje o sobie znać, a co za tym idzie, mnożą się niestety problemy. Gra także nie unika brutalnych konsekwencji wobec naszych bohaterów, nieustannie przypominając nam, że przemoc nie zawsze jest rozwiązaniem, ale jednocześnie czasami po prostu nie ma możliwości jej uniknąć. Świetnie wybroniło się też zakończenie, które choć początkowo obawiałam się, że będzie banalne, ostatecznie wypadło bardzo na plus. Jednocześnie mam duże ale do jednego fragmentu w samym środku gry. Osobiście uważam, że jest w A Plague Tale: Requiem jeden moment, który został zupełnie niewykorzystany. Idziemy do niego bardzo długo i samo dotarcie tam trwa przynajmniej 2 rozdziały, a także samo miejsce jest absolutnie niesamowite, zwłaszcza graficznie, ale niestety zabrakło tam prawdziwego tąpnięcia. Nic wam oczywiście nie zdradzę, ale myślę, że jeżeli zagracie, będziecie dokładnie wiedzieć, o jakim miejscu i o czym mówię. W najnowszej części ponownie także mamy do czynienia z potężnym tsunami szczurów, czyli szczunami. Ale jednocześnie najnowsza odsłona gry jest to znacznie mniej mroczna część i znacznie częściej zdarza nam się podróżować w pełnym słońcu niż w ciemnościach. Ponownie można liczyć na świetne zagrania światłem i cieniem oraz przerażające fale szczurów, których powstrzymanie wydaje się niemal niemożliwe. Jest to jedna z moich ulubionych części ogólnie całej tej opowieści, kiedy uświadomimy sobie tą przerażającą skalę siły wroga i obserwujemy, jak te fale szczurów pędzą w naszym kierunku. Sporadycznie w trakcie grania w Requiem będziemy mieli także okazję pokierować Hugo, ale nie będzie to zbyt częsta okazja z oczywistych względów. Kto z was nie grał w poprzedniczkę, niech bardzo szybko nadrobi, a ja wam dam tylko znać, że gdyby Hugo był głównym bohaterem gry, to gra skończyłaby się po godzinie. Zatem ile trwa najnowsza część opowieści o Pladze? Jest to mniej więcej 15 godzin, chyba że będziecie rozglądać się za pojedynczymi znajdźkami, którymi są kwiaty lub pióra ptaków dla Huga, a także za skrzyniami z zasobami, które przydadzą się wam do rozwijania procy i możliwości. Część umiejętności odblokowuje się sama w trakcie gry, w zależności od tego, jaki obierzemy styl gry, czy bardziej brutalny, czy też bardziej pasywny, ale rozwijanie procy i kuszy będzie już leżało w naszej gestii, dlatego warto tych skrzyni szukać. I tutaj pojawia się dla mnie bardzo ciekawy element, który był dla mnie nieco niespójny w fabule i gameplayu, bowiem gra daje nam możliwość, aby niejako wybrać sposób jej przechodzenia. Możemy skradać się i unikać niepotrzebnych zgonów, ale zawsze dochodzi do momentu, który jest wymuszony fabularnie, nie do pominięcia, w którym to Amisha wpada w tryb berserk i zabija wszystko, co ma 2 nogi. Jak nie ma tych 2 nóg, to też spoko. Amisha rozwiąże ten problem za pomocą swojej procy. Więc jeżeli wybierzecie styl przejścia bardziej pasywny, to będziecie mieć ten dysonans, w którym nasza główna bohaterka przez większość gry będzie spokojnym dziewczęciem przymykającym w cieniu, a raz po raz wściekłą lwicą broniącą brata, albo kompletnie możecie położyć lagę na oszczędzanie ludzi i zabijać co się da, co będzie znacznie bardziej spójne z opowieścią, ale zabierze nam też przyjemność prostego oszczędzania ludzi, jeśli to tylko możliwe. Bo wierzcie mi lub nie, tych cyfrowych strażników to ja też chętnie puszczę wolno i żywych z powrotem do domów. A mówią, że gry wyzwalają przemoc w człowieku. Jeśli natomiast chodzi o stronę graficzną, ponownie muszę bardzo pogratulować Asobo świetnej roboty. Przemykanie z pochodnią w dłoni pomiędzy falami szczurów wygląda fenomenalnie, zwłaszcza w tych fragmentach, w których wam nie mogę powiedzieć, aby wam nie zdradzić fabuły, ale wygląda to bardzo dobrze. Dodatkowo pojawiło się tych więcej fragmentów, które są w pełnym świetle i jeżeli mamy okazję spacerować po powierzchni, to tutaj także pojawia się bardzo dużo kolorów i bardzo dużo światła i bardzo dużo szczegółów. Miasta, po których wędrują Amisha i Hugo, wyglądają na prawdziwie żywe, Targowiska, po których przechadzają się, czasami wyglądają także świetnie. Jest okazja zagadać do niektórych sprzedawców albo czasami zabawić się w jakieś proste gry, na przykład strzelanie do celu. Dlatego też, kiedy ostatecznie dotarłam do końca A Plague Tale: Requiem, byłam jednocześnie smutna, jak i szczęśliwa. Szczęśliwa, bo była to świetna gra i naprawdę jest to świetny pomysł na gameplay, a z drugiej strony smutna, bo w sumie cała przygoda się skończyła, przynajmniej na tę część. To, co mogę wam podpowiedzieć, że bardzo prawdopodobne, że w przyszłości zobaczymy jeszcze kolejne części opowieści o pladze i zdecydowanie powinniście poczekać na scenę po napisach, ponieważ jest tam coś, co zdecydowanie może was zainteresować. Moja opinia jest taka, że jest to gra bardzo udana, świetnie wykonana, bardzo fajna, ma drobniutkie potknięcia, które momentami po prostu mnie bardziej śmieszyły niż denerwowały. Takie jak anormalnie potężna moc jednej z bohaterek, albo na przykład zbyt duża odporność Amishi w pewnym momencie gry, albo na przykład właśnie niewykorzystanie pewnego bardzo pięknie wyglądającego fragmentu z gry, który mógł pójść w naprawdę świetnym kierunku, a poszedł w okej kierunku, ale niekoniecznie w tym świetnym, który naprawdę rozbudowałby tą grę o jeszcze jedną warstwę. Bardzo podobała mi się różnorodność właśnie podejścia ogólnie do tematu i rozwinięcie całej tej historii. Natomiast jeżeli chodzi o gameplay, było bardzo przyjemnie, bardzo fajnie i myślę, że powinnam zainwestować w procę. A teraz najważniejsze pytanie, jaka jest wasza opinia na temat gry A Plague Tale: Requiem? Czy mieliście okazję zagrać w tą grę, czy w ogóle nie interesujecie się grą, czy jakie są wasze opinie właśnie na temat fabuły w tej części? Czy chętnie zobaczycie kolejne części, czy być może wolicie poprzestać na tych dwóch częściach i uważacie, że to powinno właśnie zakończyć się na tych dwóch częściach. Komentarze są wasze, natomiast ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że recenzja się wam podobała, a jeżeli tak, to oczywiście wiecie, co robić. Zostawcie jednego szczuro lajka, jednego szczuro suba i jedno szczuro udostępnienie i zostawcie komentarz w postaci, nie wiem, plagi szczurów. Czy da się zrobić plagę szczurów w komentarzu? Nie mam pojęcia, możecie spróbować. Natomiast ja bardzo dziękuję wam ponownie za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnej recenzji. Ale zanim zobaczymy się w kolejnej recenzji, pamiętajcie, aby zagrać sobie w coś fajnego. Może być też opowieść o szczurach, która niekoniecznie jest aż tak fajna, jeżeli chodzi o tematykę, ale wciąż jest fajna. Dzięki raz jeszcze i